Można powiedzieć, że rzutem na taśmę radni ostatniej kadencji zrzeszeni w klubie Suwałki Przyszłości przesłali do prezydenta miasta interpelację dotyczącą jednego z najpaskudniejszych parkingów na północy miasta. Przy ulicy Nowomiejskiej znajduje się zarówno jednodniowy szpital, jak i szereg gabinetów medycznych, ale też apteka. W pobliżu są też oblegany gabinet weterynaryjny i wiele innych punktów usługowych. Na parkingu zaś jakby królowało średniowiecze. Setki mieszkańców miasta, klientów korzystających z usług przedsiębiorców prowadzących działalność w wyżej wymienionej lokalizacji, codziennie pozostawia swoje pojazdy na zdegradowanym parkingu, którego stan, szczególnie po zimie, stwarza niebezpieczeństwo dla jego użytkowników. Można odnieść wrażenie, że ten obszar został pominięty w tworzeniu planów remontów dróg w naszym mieście, dlatego też podjęcie natychmiastowej interwencji w przedmiotowym zakresie jest bezsprzeczne. Z taką oceną chyba nikt nie odważy się polemizować. Ani spośród klientów, pacjentów, ani też spośród działających tutaj przedsiębiorców. Problem w tym, że według szacunków radnych ucywilizowanie tego obszaru to wydatek około 800 tysięcy złotych. Interpelacja jednak spotkała się ze zrozumieniem. Na wniosek prezydenta miasta na ostatniej sesji udało się dokonać zmian w budżecie miasta i wygospodarować odrobinę mniejszą kwotę na te inwestycje. Mniejszą jednak nie znaczy za małą. Specjaliści obejrzeli teren, ocenili zakres prac i z kosztorysu wyszło, że 700 tysięcy wystarczy. I taką kwotę Rada pozwoliła przesunąć na realizację nowej nawierzchni i szereg innych robót, które pozwolą na uporządkowanie terenu. A skoro są środki, to następnym etapem będzie przystąpienie do procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy w formule projektuj i buduj, poinformował prezydent Suwałk.